Kaczkan Huragan Morą grał z Ursusem Warszawa. Mecz zakończył się remisem i podziałem punktów 1-1. Bramki strzelili Arkadiusz Ciach, a dla Kaczkana Huraganu João Augusto. Konferencja pomeczowa. Zapraszamy, trener gości, pan Ariel Jakubowski. Muszę powiedzieć, że tak troszkę zmieszanymi uczuciami po tym meczu, żeśmy tam rozmawiali w szatni, bo początek meczu z naszej strony naprawdę bardzo dobry. Kilka fajnych sytuacji niewykorzystanych. Pierwsza groźniejsza sytuacja Huraganu zakończyła się bramką, gdzie mieliśmy wszystko rozpisane, krycie i no niestety jest to jakaś tam nasza bolączka i nad tym musimy pracować. Szkoda, żeśmy stracili tą bramkę, bo naprawdę byłem zadowolony z gry naszego zespołu. Jednak no, w piłce się liczą liczby, to Huragan strzelił bramkę na 1-0. Byliśmy w gorszej sytuacji. Ta druga połowa trochę mniej, można powiedzieć, piłkarska. I tutaj akurat no, plus dla mojej drużyny, bo potrafiła się w tym odnaleźć i jakoś tam skutecznie zagrać, żebyśmy nie stracili bramki, a udało się strzelić, więc ten remis szanuję na pewno punkt. Przy tym, że przegrywaliśmy, tak jak rozmawialiśmy tam w sztabie trenerskim, taki był mecz, że można było go przegrać, zremisować i też wygrać, więc myślę, że to nawet chyba jest jakiegoś wielkiego słowa, chyba za dużego nie użyję, ale chyba historyczny punkt Ursusa w Morągu, bo zawsze nam te gry tutaj nie wychodziły, bo bardzo ciężki teren, niewygodny rywal, zdyscyplinowany, więc tutaj z tego remisu trzeba się cieszyć i z punktów, które wiadomo, których za dużo nie mamy. Nawet tutaj rozmawialiśmy, jest taki nasz starszy trener, senior, trener Marian, też nie pamiętał, czy tu kiedyś Ursus kiedyś jakiś punkt zrobił, więc można to obrócić w to, no, że jesteśmy zadowoleni z tego, ale z drugiej strony, tak jak mówię, no, w przerwie, że tak powiem, no, musimy sobie mocniej porozmawiać, bo moim zdaniem byliśmy lepsi, tak? Ale no, nie strzeliliśmy, mniej skutecznie zagraliśmy niż Huragan i przegrywaliśmy do przerwy. Wyciągnęliśmy na remis, z tego jestem zadowolony i no, teraz tutaj musimy się mocno skoncentrować nad kolejnym meczem. Dziękuję. Trener Kaczkana Huraganu Czesław Żukowski. No nie był to wielki mecz. Na pewno odniosę się do swojej drużyny w wykonaniu Huraganu Morąg. Słabo weszliśmy w to spotkanie i rzeczywiście pierwsze fragmenty to tutaj nie mogliśmy sobie poradzić z agresywną grą zespołu gości i kilka razy zakotłowało się pod naszą bramką. No i paradoksalnie po słabym fragmencie gry w naszym wykonaniu, stały fragment gry bardzo dobrze bity przez Łysiaka i Augusto daje nam prowadzenie. Od tego momentu troszeczkę zaczęliśmy lepiej funkcjonować na boisku i do przerwy 1-0 prowadziliśmy. I w drugiej połowie słabe spotkanie, to już z obu stron, tak to trzeba ocenić. My mieliśmy może z 2-3 sytuacje takie z kontrą, gdzie trzeba było troszeczkę lepiej dograć piłkę, więcej dokładności, żeby pokusić się o podwyższenie wyniku. Nie zrobiliśmy tego. A goście, można powiedzieć, praktycznie z takiej półsytuacji, ja to nazywam podziemna wrzutka z naszej prawej strony po koźle piłka i tutaj najaktywniejszy był napastnik gości, musnął tylko piłkę z krótkiego słupka po długim i dał remis gościom. Myślę, że przy tym nie najlepszym naszym spotkaniu mogliśmy i pewnie powinniśmy jednak dowieść to prowadzenie do końca, bo czasami też wygrywa się po słabszych meczach. Stało się jak się stało, jest podział punktów, no i zobaczymy z perspektywy czasu, co da ten punkt. Myślę, że też przyszłość pokaże, co on znaczy dla obu drużyn. Myślę, że gdzieś tam z tego wszystkiego jedna i druga strona ma troszeczkę niedosytu. My bo prowadziliśmy i daliśmy wyrównać, zespół gości miał jakieś swoje sytuacje w pierwszej połowie. I także to rzeczywiście to nie jest taki jednoznaczny, trudno jest ocenić jednoznacznie to spotkanie. Skończyło się jak się skończyło, jest podział punktów, no i na tym trzeba zakończyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.